Cześć, witam. Dzisiaj szybciutki filmik. Zajmiemy się demontażem licznika w Mercedesie Vaneo lub A-klasie, jak to woli. Procedura jest bardzo podobna. Myślę, że filmik się komuś przyda, ponieważ te liczniki są bardzo wadliwe. Często padają w nich ekrany. Tak samo często przepalają się żarówki. Także mam nadzieję, że komuś ten filmik pomoże. Co do różnicy między Vaneo a A-klasą, różnica jest taka, że w A-klasie po prostu ciągniemy to i wyciągamy tą górną osłonę licznika i wykręcamy tylko jedną śrubę. Natomiast w Mercedesie Vaneo mamy taką różnicę, że musimy najpierw wykręcić sobie tutaj tą osłonę. Więc od samego początku zaczynamy od wykręcenia tych dwóch śrub. Pierwszej i drugiej. Jest to klucz Torx numer 20. Trzeba zrobić to jedną ręką. Jakby wykręciliśmy dwie pierwsze śruby spod spodu, powinna teraz nam tutaj wyjść ta osłona dolna. Następnie tutaj po bokach mamy dwie śruby. Znajduje się ona tutaj. Musimy sobie je wykręcić. Następnie, aby taki licznik wykręcić, mamy tutaj trzy śruby. Pierwsza znajduje się z tyłu. I dwie znajdują się tutaj. Jedna tutaj i druga tutaj. I wykręcamy dwie pozostałe. Lepsza. Przepraszam za syf, ale jest to auto na części. Z auto moje prywatne do jeżdżenia, także czysto raczej tutaj nie będzie. Ok, jak wykręciliśmy te wszystkie trzy śruby, następnie tutaj od przodu, gdzie była pierwsza śruba, mamy sobie płaski śrubokręt i tutaj mamy takie jakby dwa klipsy. Podważamy śrubokrętem, uważamy tam z tyłu na kable i licznik mamy już wykręcony. Zostało nam tylko odpięcie wtyczek elektrycznych. Myślę, że było to widać. Tak więc licznik mamy już wykręcony. Wygląda to tak. Tutaj mamy żaróweczki, które możemy wymienić, jeżeli któraś nam się przepaliła. Jest to żaróweczka 1-2 W. Bardzo uniwersalne i powszechnie stosowane właśnie w takiego typu licznikach żarówki. Także gdyby ktoś nie wiedział, to piszcie w komentarzu, to podpowiem.
często po prostu one też się przepalają. Także jeżeli coś nie świeci, warto najpierw zobaczyć, czy to nie jest ta żarówka. Chyba że przepalił się po prostu ekran i też bardzo często psują się te ekrany, na przykład nie wyświetlają poprawnie przebiegu. Wtedy pozostaje nic innego jak wymienić taki licznik. Ale tak jak mówię, one są bardzo wadliwe i trzeba uważać po prostu, co kupujemy. Dzięki bardzo za oglądanie. Jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał. Dzięki, cześć.